Witajcie. Dzieci zakrywać uszy. Pana Poczta Polska. Właśnie odstałem ponad godzinę, żeby odebrać dwie paczuszki. Nie są to żadne polecone, tylko na awizo było napisane, że przesyłka o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie w skrzynce pocztowej. Spokojnie by weszło nawet do tych skrzynek w blokach. Tak samo ta druga. Mam mać. Jedynie taką malutką dostarczyli. Także odstałem, bo oczywiście jest COVID, więc do budynku nie można wyjść. Wszyscy stali na zewnątrz, przebierając nogami na tym brozie. No i w końcu się udało. Zobaczmy, co przyszło. Ta jest z Chin, ta jest z Polski. To jest bardzo fajna, bo to jest adres, przesyłka marketingowa. Były próbki jakichś różnych chemii do domu. Ferry to, co to będą, kostki do zmywarki pewnie. Swiffer nie znam. No, reklama wyskoczyła na Facebooku. Wypełniłem ankietę. No i z Procter & Gamble przyszło po tygodniu. Będziemy testować, zresztą jak widać udanego testowania. A, zajrzyjmy co do środku. Czy warto było stać w tej kolejce? O, mamy nawet jakąś karteczkę z kodem QR. Dzień dobry, dziękuję Ci za zamówienie próbki na naszej stronie internetowej Everyday Me. Z przyjemnością wysyłamy ją do Ciebie pocztą. Mam nadzieję, że odwiedzasz Everyday Me i że nasza strona stała się źródłem codziennych inspiracji dla Ciebie i Twojej rodziny. Na Everyday Me możesz znaleźć nie tylko obszerne informacje na temat naszych produktów, ale również wiele przydatnych wskazówek i tak dalej, i tak dalej. No to wygląda, że to można i inne próbki pewnie dostać, także polecimy, czemu nie. Ja zostałem złapany na reklamę na Facebooku. Nie mam nic z reklamowania tej strony, ale myślę, że warto to wystać, bo dostaliśmy dokładnie kostki Ferry. A Swiffer to jest taka szczoteczka do zbierania kurzów. No, wygląda coś jak z AliExpress też. Three times capture, dust magnet. Coś tu jeszcze piszą, jeśli masz kilka minut, byliśmy bardzo wdzięczni, gdybyś podzielił się z nami, innymi użytkownikami portalu, swoją opinią produktu, które udało Ci się wypróbować. Pewnie już miałeś okazję korzystać z produktów takich marek jak Ferry, Ariel czy Lenor, ale nasz portal oferuje znacznie więcej. Zatem zacznij lepiej poznawać nasz świat, napisz recenzję. Życzymy Ci przyjemnego korzystania z próbki i miłego dnia. Dobra, a od Chińczyka zobaczymy zaraz obie. Zobaczcie, to wygląda, że to jest chyba szczotka do włosów, która przyszła po długim, długim czasie. I dokładnie, bardzo fajna szczoteczka. Kupiłem, żeby córka miała na wyjazdy na basen i na inne. Od swojego czasu taką, właściwie tylko samą szczotkę żona kupiła. Przykleiła się foika i nie chce puścić. Kupiła taką samą szczotkę u fryzjera. Z tego co powiedziała, zapłaciła 80 zł. Powiem, że pan jak mógł na 80 zł za szczotkę do włosów zapłacić. Właśnie tamta była różowa, ta jest czarna, ale właściwie konstrukcja taka sama. Ta część giętka w takim zygzakiem. Tradycyjne te pręciki z kulkami, żeby się nie wbijało w głowę. I to wszystko, jeśli chodzi o szczotkę. A tutaj ta przyszła na adres, pewnie dlatego jest polecona. Ej, po prostu tak mnie wnerwili. Kopercie. O! Przyszło coś, za co dostałem zwrot pieniędzy. Ale to strasznie opóźniona przesyłka. Bo to, jak pamiętam, chyba kupowałem w październiku. W listopadzie miało przyjść. W grudniu się nie doczekałem. Na początku roku złożyłem klejma. A to są takie gumeczki do aparatu na zęby. Cała paka.
bardzo. Podobno sobie zdążyłem kolejny zamówić, ale to na pewno nie są te teraz, bo te zamawiałem chyba 3 dni temu. I na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.